Dzień dobry, dzisiaj przyjechałem do kolegi zobaczyć jak u niego, bo prawie tak równo pryskamy. Te same mamy, ten sam prawie program nawożeniowy, tylko tutaj kolegę nakłaniałem, żeby jednak pryskał Haskonem i Molistarem i widzę, że jednak w wielkości jabłek jest różnica. Pokażę w następnym filmie, jaka jest różnica między tym sadem a moim. Tu już są, u mnie takich jabłek nie ma. Tu już jest 7, 7,5. Mam miarę w oczach. Cześć, tak, w rękach. W rękach mam miarę. No i mówię, nie chciałeś się posłuchać. No, i... no nie chciałem, no myślałem, że to wiesz, słuchaj, no nie chcę, może nie, nie chciałem. Paweł, ty dajesz jest... może więcej azotu. Ja dawałem mniej, u mnie to zakończyło szybciej wzrost, tak? I wydawało mi się, że to nie może nic mi... Znaczy nie muszę zatrzymywać wzrostu, tak? Nie muszę zatrzymywać wzrostu, więc nie dawałem, tak? Ale ty mówisz, że jednak u ciebie po tych dwóch dawkach jest, jabłka tak są zatrzymane, że ten azot jest usteczniony, tak? Zdecydowanie jest. U mnie to są takie. O. Coś takiego. Aha. No niby jest jabłek. Słuchaj, jest jabłek mniej na pewno i są mniejsze. Jeżeli to by nie działało, to by ci to rosły. Już bym miał 7,5. No. A ty chyba mniej, bo ty w tym roku chyba oszczędzałeś trochę na tych algach. Wiesz w zeszłym roku, jak o ciebie oglądałem, rozmawialiśmy, to tymi algami, algarenem, szedłeś kilka zabiegów. Trzy razy. No właśnie, a w tym roku tylko tak widziałem, pokazywałeś... Dwa razy. Nie, dwa razy? Myślałem, że raz zrobiłeś. Czekaj, ile ja robiłem? Dwa czy raz? Mówiłeś, że raz, bo raz, pokazywałeś, że pokazywałeś, a mówiłeś, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Ja zrobiłem, jak te mrozy, przymrozki były. W tym roku trzy razy jechaliśmy, tak? No bo baliśmy się, co z tego wyjdzie, tak? No jest, widzę, że jest różnica, przytrzymało, nie? No tak się wydaje, no też, to też zależy pewnie od stanowiska, jak w zeszłym roku kwitło, tak, no bo to wiązane jest, ale... Jest, no, jakoś... ładnie. No i ten właśnie Haskon też powoduje z Molistarem, że wiąże u mnie pąki, u mnie to jest masa pąków na przyszły rok. To ale tu też nie ma co narzekać. Tak, ale powiem ci, ale... że na wzrost to bym się pisał, tak, żeby ten rozrost tego jabłuszka, no bo boję się, że rzeczywiście... Widzisz po chlorku? Hmm. Świeci się. Tak, wczoraj szedł właśnie Witor z chlorkiem. A Witor ale... wszedł? I no co? Ja akurat wierzę, że kiedyś robiłem samym chlorkiem, ale jakoś tak te liście bardziej cierpiały, te wszystkie tutaj, gdzie były te zacieki, wszystko paliło, bo dawkę też zwiększasz na końcu. Boję się, że potem ta taka defoliacja to nie jest korzystna dla drzewa. Nie, no nie przygotowuje się do przezimowania. No i mówię, i też żałuję, że nie zrobiłem więcej. No. Tutaj bo może jakąś karbowatość liścia, to pokazujemy coś, czego na pewno nie mam w sadzie, więc nie pokazujmy tego. To od razu jest. Tak, karbowatość. Tak, 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 dlatego mówię, taka wyszła jakby była naprawdę, ale no to też były te z temperatury. Nic nie zrobisz. Stąd tyle algi szło. No. Ja na kolor jeszcze przymierzam się, bo jak ci pokazywałem, są drzewa, gdzie rzeczywiście z tym kolorem już jest różnie. O, tu. Tak. I... jest słabsze, tak jakby w regresy zaczęło tak, wpadać. I... ja akurat... ale jakie wielkie. Trzy w ręku. No przydałoby się. To już by trzeba było zdjąć do palety. Tak. No i taki no eksport. 7-8 to jest pożądane, tak? No wszystko powyżej 9, no to różnie może z tym być. Niby zgłosił się do mnie odbiorca, że 9,5, ale on mi zapłaci za to jabłko. Już wiem, jak on mi zapłaci. No, no ale lepiej jest już przetrzymanie też, tak? Tak? Bo jest mniejsze, to jest jednak zawsze jabłko bardziej jędne, bardziej twarde, wysycone. Wiesz, duże jabłko to masz duże rozcieńczenie wapnia w środku. Tak, no, rzadkie, tak. Takie powinny być wszystkie, ładne. No ja też wapnia, wiesz, my nie żałujemy, tak? No akurat przy tym nie żałuję, bo też jadę tym mrówczanem. No, tu mrówczanem. Jest takie drzewo, zobacz. To jakie no. Jest, a to jakie. Jaka aha. Różnica? Dwa pod rząd. Tak. Czyli dostaję regresję, nie? No jest przy Prince tak różnie. I na to... na goldowaty. Bo to jest select? Czy zwykły? Nie, to jest zwykły. A, no to zwykły to i tak dobrze wygląda. Tak, to był zwykły sadzony, bo tak nas trochę oszukali nas na drzewka, były zamówione, ten materiał co przyszedł, był nieodpowiedniej jakości, no musieliśmy szukać szybko. A, myślałem, że to select jest, nie, a to zwykły to, zwykły. To... A, to w porządku, jak zwykły to... Ale i tak on będzie trzeba, słuchaj, dostanie, nie wiem, ja robię tym trzy dawki Haskonem na kolor, robię, no jednak ten... Jak były młodsze, to nie trzeba, tak, a teraz na tych starszych odmianach, to na tych starszych drzewach, to jednak dla bezpieczeństwa... No. Trzy razy po 5. Tak, bo no z tym kolorem wiesz później, że to jak jest dużo jabłka na tej sortowni, oni wszystko odrzucają. No, mówi się, no że za tą jakoś no. I tak nie chcą płacić. No, no. Jak widzisz słabszy towar, to jeszcze bardziej nie chcą płacić. Tak? No, nie zgodziłbym się, słuchaj, jak jest słaby towar, to nie chcę z tobą rozmawiać. Od razu przychodzi, nie, panie, to za blade, urwi pan sceny.
Ale jak mu zrobisz towar, szkło i zawagę w skrzyni, to nie ma się do czego przyczepić. No. Najwyżej może kopa w dupę dostać i za bramę go wyrzucić. No, obawiam się właśnie, że przy dużym tonażu, to jak będzie duże owocowanie, to dla nas coraz więcej problemów się rodzi, tak? Rodzą się problemy, tak? Ale ci powiem, jak jest dużo towaru, dobrze się handluje. Jak jest ogólnie dużo towaru, to i dużo klienta jest. Tak mówisz? Ja widzę, jak handlowałem z Kawęcińskim. Mówi, słuchaj, jak jest dużo towaru, to nie wiadomo skąd ci ludzie. Mówi, z ziemi wyrastają, jest troszeczkę, można sceny spuścić i to idzie. No. A jak nie ma, mówi, to nie ma. Ale to nie tak ma, co trochę zaprzeczenie, no przecież w tym roku niby dużo było, tak? No i kupiec się okazał tylko w kozietułach najlepszy, nie? Plusem pułapki, kurde. Na burtę i no teraz ja tak patrzę, jak gdzieś jechaliśmy, to widziałeś wszyscy teraz gruszka, te gruszka, jagodowe, borówka, no malina, polsku. Truskawka. Wszyscy wymieniają, po tym roku każdy trochę jest załamany. Cen po cenie wiśni, szuka no czy, dzisiaj innego rozwiązania. No dzisiaj podnieśli na złoty 50. Z łaski wiśni. Tak, ale słuchaj, wiśnia w tej chwili dużo popękało po tych 3 dni deszczu, tak? No co to się nadaje? To się namrożenie, namrożenie, to wiesz, oni też są dobrej towar, a tutaj jest trochę słabo, tak? Mhm. Co to, kopa dostał? Co mu się zczuł? Zając uderzył. Patrzysz, tak, kurde. Zając czołówkę. No może, tak. No i tak, tak jest. Widzisz, słupek się poszedł za głęboko i drutu nie wypoziomował się opad. I ale to wciągnęło słupek? Czy? Tak, tak. No za mocno, za dużo dół był wywiercany. No czy tak, ale później wiesz, to niby było bite, ale i tak jeszcze usiadł. Usiadł, tak. I teraz to i to może się okazać zmęczenie materiału na drucie, tak. Podciągnąć go i zagęścić wodą, no może stanie. A jak gala? Gala rośnie? Puchnie? No, 6,5 ma już. O, to jeszcze ma czas, to ci tam. Jeszcze rośnie. Łapie to nasz. No, bałem się, że wiesz, po tych deszczach ona stanie, bo przepłucze ziemię, ale mam ciężkie ziemię, to trzyma. Tak? No dobrze jest. A słuchaj, a ty tam pisałeś, że chlorku nie zwiększasz. Dlaczego? Mówiłeś, że co zabieg zwiększasz, a wiesz teraz co? Nie dawałeś? Dlaczego nie zwiększałeś? Kilogram miałeś dokładać? Miałem dołożyć i w końcu tak, co 7 dni teraz robię. Jeżeli się ta pogoda uspokoi, to zacznę zwiększać, żeby za dużo też tego wapnia nie pakować, bo można właśnie ta między wapniem a potasem, jak jest zachwiana równowaga, to jest potem problem, nie? Z tym też trzeba uważać, że nie walić tego, wiesz, bez opamiętania. No tak, no, trzeba to racjonalnie do wszystkiego podejść. Potem i tak te jabłka będą badane, tak? Z liści najlepiej wychodzi ten potencjał. Mhm. No ale tu mówię, uratowałeś ładnie, no. No nie, teraz żeby jeszcze zapłacili, tak? Ja mówię, jakby tak dali 2 złote, to ja bym był zadowolony. Chyba też byś nie narzekał, nie? No. Oby nie za 4 kg. Zobaczymy. No, zobaczymy, tak. No, trzeba mieć dobrą nadzieję. No. Borówka się odbiła, powiem ci. Odbiła się o, trochę? O, borówka, tak, to co było, a pierwszy ten tydzień taki był, gdzie diuk, tam jeszcze wtedy było wysyp, to było słabo, ale teraz to, no deszcze teraz nie pomagają, ale fajnie jest, rzeczywiście, cenowo. Nie ma co narzekać. Nie narzekać, tak, także jednak warto mieć taką dywersyfikację, trochę jabłek, trochę czegoś innego, tysać, coś, truskawkę, malinę, bo tylko, że pracy wymaga. Tak. Pracy wymaga, no i... No, na razie wszystkiego to... można, tak, ale pracy wymaga, tak. Idziemy, bo komary nas jedzą. Komary tak. Jedzą i się ciemno robi, także. Tak. Dobra. Trzymaj to dziękujemy na razie. Cześć.